Wielka Księga Objawień, Jezus Chrystus. Ślą ludzie energię, próbują oddziaływać i bez efektu, bo intencje brudne mają. Kto dziś w pokorze formować uczucia w słowach może z przekonaniem? Wiem, że Pan Stworzyciel jest najważniejszy, a od kadzideł nie, zero znaczący. Wysyłanie uczuć w słowach, puste jak duchy ludzi ziemskich, oparte na mgielnych przekonaniach, bez znaczenia. I tak od tysiącleci wysyłają uczucia w słowach tak zwani wierni, czepiący po próżnicy. Znaczenie wysyłania uczuć w słowach jest wtedy, gdy czyste serce jak kryształ zabrzmi tonem czystych uczuć i intencji, a sam duch dąży do poznania praw Pana Stworzyciela. On jest otwarty przed Panem, a człowiek ten jest odczuwający. Przeskoczenie iskry, zaiskrzenie następuje, gdy jest właściwe napięcie. Ich różnica po obu stronach granic. Na górze zawsze jest. Na dole powstaje poprzez przeżycie wzruszenie. W sytuacji dobrej lub złej wyładowanie następuje. Przepływ energetyczny, wysyłającego otwarcie na działanie siły. Działanie jednorodne. Światło zakotwiczy, gdy jest dla światła otwarcie. Bez uczuć ducha wysyłanie słów to jak na żywo ptaka skubanie. Efekt bliski zeru, za to wielkie zamieszanie i skubiący dozna szkody. Nauczcie się praw Pana Stworzyciela, do poznania dążcie, a pewnego dnia wysyłanie uczuć w słowach zrodzonych spłynie wam na usta i czyste poszybuje do Pana Stworzyciela, jak lilia, róża ognista, a miecz sprawiedliwości Pana pojawi się nad wami, powstanie poprzez duchową przemianę i staniecie się prawdziwym człowiekiem, który nim zacznie wysyłać uczucia w słowach do Pana Stworzyciela, oczyści się duchowo, powstaje z nim uczucie z ducha, które da siłę do zabrania słów na górę. Żyjąc dalej prawdziwie, zobaczycie ze zdumieniem, jaki skutek dla was i innych niosą wysyłane uczucia w słowach prawdziwie. Wysyłanie uczuć w słowach, ich jakość świadczy o tobie, o twojej wierze, o twoim poznaniu i przekonaniu prawdziwym o stworzeniu i Panu Stworzycielu. Żyjesz duchowo, jesteś szczęśliwy, radość duchowa wielka. Dziękujesz za wszystko Panu, o coraz mniej prosisz. Dziękujesz Panu Stworzycielowi swoją pracą i tak wysyłasz uczucia w słowach całym sobą duchem. Bądź uczuciami zawsze przesiąknięty, bez względu gdzie jesteś i co robisz. Zawsze jesteś prawdziwy, naturalny i przez to także duchowo żywy. W oddali słychać dzicz, hordy ciemności. Czas stanąć mężnie do walki, pierw o siebie, potem o innych. Dumnie stać w poznaniu, zwyciężając podążać na poziom duchowo-istotny. Zbroje poznania założone, siłę jeździec dosiada. W ręku miecz światłem błyska, hardo do walki staje przeciwko i codziennie ciemności w popłochu przegania. Bardziej zatwardziałym sługą Lucyfera spadają głowy. Małowierni, odwróciliście się od światła, lecz miecz miłości i prawdy oraz woli na karku wam spocznie. Dziękujcie Panu Stworzycielowi za siłę. Jutro na polu walki wykonacie też swoje zadanie. Kochajcie Pana Stworzyciela najmocniej, jak obecnie możecie, otwierając szeroko serca swojego podwoje. Panie Stworzycielu, czyż składanie ciała swojego do odpoczynku nocnego może być inne niż z oczami zwróconymi do Ciebie, Panie? Panie Stworzycielu, Tyś dla duchów ludzkich wzorem wszelkiego działania, do którego dążyć powinni, wypełniając swoje zadanie tu na ziemi, będąc posłusznymi Twojej, Panie, miłości coraz mocniej.